Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj 16 marca. Ja jestem tutaj z owsianką cynamonowo-jabłkową. Chciałam wam, słuchajcie, dać znać, że znaleźliśmy nasz weekendowy wyjazd i będziemy, słuchajcie, jechać do Wisły. Wzięliśmy sobie taki hotel ze strefą relaksu, ze strefą spa. Bardzo chciałam się trochę zrelaksować. Dawno już nie byliśmy w takim, wiecie, hotelu właśnie z basenem, ze strefą wellness. A zaraz na przerwie będziemy jechać jeszcze kupić coś na chrzest, chyba jakiś medalik kupimy. My wyjeżdżamy do Wisły w piątek. Po prostu w niedzielę w drodze powrotnej do domu zjedziemy na chrzest, na przyjęcie. Potem będziemy już wracać. Tak, słuchajcie, to ja mogę zaczynać dzień. Przepyszne. Kochani, mamy tu łańcuszek, medalik z bozią. Czekajcie, otworzę. Przepiękny medalik z bozią. Może mi się uda to sfokusować. O, na takim troszeczkę grubszym łańcuszku. Pięknie odbija w ogóle światło. Mam nadzieję, że będzie się Ani małej dobrze nosił w przyszłości, bo oczywiście to nie jest wiadomego bobaska. Ale ja na przykład swój medalik noszę do dziś. Kuczyliśmy, słuchajcie, także do Rossmana. Była promocja na moje ulubione chusteczki do okularów, także kupiłam dwie paczki. Moje ulubione patyczki kosmetyczne. Był taki, słuchajcie, szalony Carmex, więc też wzięłam, bo już mi się ten słoicz kończy, a ja zawsze go nakładam na noc. Była też promocja na rzeczy do kąpieli, a mi się rzeczy do kąpieli już powoli kończą. Mam tutaj wakacje pod palmą sól do kąpieli. Szaleństwo kolorów, kule. Ale to pachnie. Krem do rąk, bo moje ręce wołają o pomstę do nieba. Wziąłam sobie, słuchajcie, też była na promocji kredka do brwi, tylko że ja miałam ją w dużo jaśniejszym kolorze. Zobaczymy, czy nie będzie za ciemna. Brow Ultra Slim i moje okropne paznokcie, które muszą być dzisiaj pomalowane. No dobra, sprawdźmy. Wydaje mi się, że będzie ta kredka dosyć ciemna, ale ja potrzebuję takiej ciemniejszej kredki do trochę ciemniejszych makijaży. Słuchajcie, poprzednio miałam w takim odcieniu bardzo jasnym, aż mi się wydawało, że czasem jest trochę za jasne i tych moich brwi w ogóle nie było widać. A czekajcie, wyczeszę sobie. Strasznie mi dzisiaj zjeżdża podkład z buzi, nie wiem czemu. Patrzę na dłoni. No, taki chłodny kolor dosyć. Chociaż nie. Nie, słuchajcie, nie jest bardzo chłodny. Zobaczcie. Jest trochę brązowy. No, jest dosyć ciemniejszy od tamtej. Ale myślę, słuchajcie, że jak leciutko się nim popracuje, będzie taki w sam raz. Trochę się wyczeszę. Nie, no super. Bardzo fajnie. Widzicie, od razu jakaś taka wyraźniejsza jest buzia. Zresztą ta kredka jest bardzo fajna, bo można manipulować tym odcieniem w zależności od tego, jak mocno ją naciśniecie, od siły nacisku. Fajno. Pasuje mi nawet do odrostów. Bardzo fajnie mi się ją używa. Ona, słuchajcie, też jest bardzo trwała. Polecam. Teraz będzie moja druga kredka. Jak ja już coś kupuję dwa razy, to znaczy, że naprawdę daję radę. No i co, i w końcu mam brwi. I zmontowałam kolejnego vlog marca. Szykuję się i idziemy z misiakami na ostatni dzisiaj już spacerek. Potem jeszcze wykombinujemy coś na kolację, ale zupełnie nie mam pomysłu, więc zobaczymy. Powinnam też, kochani, jeszcze sobie poćwiczyć, ale zabieram się do tego, jak pies do jeża. Ćwiczyłam ostatnio w niedzielę, a mamy środę. Kochani, witam się z wami z tej strony z paczkami. 17 czwartek. Od rana oczywiście mam mnóstwo roboty. Zawsze tak jest, jak idziecie na urlop, to wszyscy wszystko od was chcą. O kurde, jak to jest ładnie zapakowane. Wiem, słuchajcie, od sprzedawcy na Allegro moje cebule i moje... Ojej, i moje nasionka i kłącza. Miałam pomysł na te donice, nawet kupiłam donice. Donice są tu. Całkiem fajne, słuchajcie, i w przystępnej cenie donice są w Action. No super. Irysy, tulipany, narcyzy. Będziemy sadzić. Kiedyś, słuchajcie, na Instagramie z wami dzieliłam takim moim pomysłem
na jakieś takie wiosenne aranżacje. Tylko właśnie nie wiem, na ile się uda zrobić to w ogródku w ziemi, bo w ziemi nam rozrabiają piece. Tutaj sobie, słuchajcie, jeszcze zamówiłam rzeczy z Kokolity. Raz na jakiś czas w ogóle robię sobie zamówienie z rzeczami, które mi się kończą i zamówiłam także te kredki, które wam pokazywałam wczoraj w różnych kolorach, żeby je przetestować. To jest, słuchajcie, jedna kredka w odcieniu ciepły brąz. Druga kredka, widzę, że to jest nazwa Express Brow, może na kiedyś się tak nazywały, bo w internetach różnie to bywa. I ta Express Brown jest Soft Brown, a ta jest Warm Brown. Ja nie lubię, jak mi się rzeczy kończą i lubię mieć w zapasie to, czego używam. Wziąłam sobie też jeden tusz, bo ten, który używam, już mi zaczyna zasychać. Maybelline Lash Sensational, czyli to są te jedne z moich ulubionych masker. W takim opakowaniu czarnym. Zobaczymy, czy to się coś różni od tego mojego ulubionego tuszu. To są moje ulubione korektory. Kolor to jest 327. Ja go miksuję z tym kolorem 326 i wychodzi mi idealny. Wzięłam też trochę jaśniejszy korektor pod oczy, bo tamten też już mam na wykończeniu. Tamten miałam w takim różowym kolorze, a teraz sobie wziąłam w takim zupełnie bladym. I jeszcze balsam, bo balsam mi ostatnio schodzą jak szalone. Miałam ochotę na coś takiego egzotycznego, kokosowego. Akurat, słuchajcie, sobie użyję go jako kremu do rąk. Ładny, kokosowy, ale bardzo perfumowany. Ja wolę, jak balsamy nie mają takiego bardzo perfumowanego zapachu, tylko takie bardziej świeże, owocowe. A ten jest taki jak perfumy. A może będzie się za to trzymał zapach dłużej, zobaczymy. Tego zużytałam, on miał bardzo fajne opinie, jeżeli chodzi o działanie, czyli o nawilżanie i o regenerację skóry. I teraz bardzo, bardzo o to dbam. A jutro, słuchajcie, wyjeżdżam. Jakoś tak nie mogę w ogóle się w to wczuć. I dzisiaj sobie tak gadam z Kamenkiem, że tak dziwnie, że jedziemy bez psiaku, bo wiecie, my jesteśmy do nich przyklejeni. Praktycznie cały czas taki jechać jest bez nich. Przyzwyczailiśmy, że nawet dziś wsiadamy do samochodu, idziemy do parku, to zabieramy misiaki. Ale dobra, trzeba korzystać, póki babcia się chce opiekować. Dobra, kochani, mam już popołudnie, skończyłam pracę i będę się pakować. Zaczynam też ogarniać trochę dom, no bo wiecie, że jak przyjedzie mama, to żeby było jej tutaj miło siedzieć. Czeka mnie jeszcze odkurzenie kanapy i takie szybkie odkurzenie tutaj dołu. Kamanek poszedł z Kropusią na spacerek. Pieskiem sąsiada umówili się. Potem drugi sąsiad się do nas odezwał, żebyśmy się nie wybrali na spacer, także potem Kamil też weźmie, tylko tym razem Blanusię i pójdą sobie na spacerek, bo jednak zauważyliśmy, że one najpierw jak poznają się indywidualnie, to potem dużo lepiej się zachowują. Kamil przejmuje obowiązki psiego taty, a ja mam tutaj jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia, może też zrobię jakąś kolację. Czas się pakować, czyli najmniej ulubiona część wyjazdów.